No niestety, w zeszłym tygodniu złamałem rękę. Co prawda, może nie rękę, co piątą kość śródręcza i nie mogę za bardzo jeździć na rowerze pomimo tak ładnie pogody za oknem, jak jest teraz. Dlatego stwierdziłem, że wyciągnę trenażer z szafy, żeby nie zostać się w miejscu i nie robić tak długiej przerwy od treningów. No i w związku z tym, że pedałowanie na tym trenażerze jest turbo nudne, to chyba trochę też sam dla siebie, ale też jak wy pedałujecie, to wrzucam wam nagrania z treningów przed Pucharem Świata. No i co? Ja lubię generalnie sobie oglądać właśnie przejazdy helmetkamy z różnych tras. Już oglądałem praktycznie wszystkie, jakie są w internecie, jeśli chodzi o enduro i downhill. Dlatego może was też to jakoś tam zmotywuje do kręcenia, pedałowania. No i co? Zabieram się za trening. Tak wygląda moja siłka w domu. No i co? Niestety jestem zmuszony właśnie pedałować, bo jeszcze ręka jest wielka jak parówka. No, przynajmniej jakieś 10 dni niestety będę skazany właśnie na rower stacjonarny. Także niestety materiałów jakoś dużo nie będzie, ale coś tam wrzucę. Yo. A ja standardowo otwieram okna, włączam wiatrak i zasiadam na 2 godzinki właśnie na trenażerek. All good?
tu całą bombą. Tu też.
Uwaga!